Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję najbardziej zaawansowanej myszki w ofercie firmy Logitech. Mowa o myszkach niegamingowych, czyli uniwersalny MX Master. Myszka naprawdę ciekawa, naprawdę zaawansowana, ale jak poradziła sobie w testach? Tego dowiecie się w dzisiejszym filmie. Cenę tej myszki i innych modeli Logitecha sprawdzicie sobie w opisie filmu. Zaczynamy! Tak więc czas rozpocząć recenzję myszki Logitech MX Master. Powiem Wam zdecydowanie, że jeden z najciekawszych modeli bezprzewodowych i takich myszek niegamingowych, jakie dane mi było testować. Myszka naprawdę ciekawa, naprawdę pełna niespodzianek i to w większości pozytywnych. Natomiast zaczniemy sobie od takich podstawowych parametrów. Jeśli chodzi o najważniejsze, czyli sensor. Ta myszka posiada sensor laserowy Dark Field o rozdzielczościach od 400 dpi do 1600. Więc można śmiało taką myszką nawet sobie w gry pograć, chociażby w Counter-Strike'a. Nie ma z tym żadnego problemu. Myszka, jak widzicie, jest duża. Jest bardzo mocno profilowana pod użytkownika praworęcznego. Waga tej myszki to 145 gramów, więc myszka naprawdę konkretna, masywna. I co do zasilania, ta myszka posiada 500 mAh akumulator we wnętrzu, który ładujemy sobie przez taki przewód micro USB standardowy. Dostajemy go w komplecie, ale oczywiście dowolny taki przewód nam tą myszkę naładuje oczywiście w miarę szybko i też możemy podczas ładowania tej myszki cały czas używać, więc bardzo duży plus. Producent podaje, że na jednym ładowaniu można do 40 dni korzystać z tej myszki. Zależy też oczywiście jak często z niej korzystamy, jaki to jest też rodzaj pracy. W moim przypadku 40 dni to na jednym ładowaniu nie wytrzymała. Natomiast naprawdę około 15-20 dni przy codziennym, częstym użytkowaniu, graniu i tak dalej wytrzymywała, więc myślę, że bardzo dobrze. Nie trzeba wymieniać żadnych baterii, paluszków i tak dalej, wystarczy ją sobie podładować. Nawet podczas użytkowania to myszkę sobie można spokojnie ładować, nie ma z tym żadnego problemu. Teraz moi drodzy, jeśli chodzi o technologię. Myszka bezprzewodowa, myszka posiadająca łączność radiową 2,4 GHz i mamy do tego celu taki właśnie mikroczujnik do komputera stacjonarnego, do laptopa czy do większych tabletów, które mają taki port i zasięg do około 10 metrów. Natomiast to nie wszystko. Ta myszka, moi drodzy, posiada także moduł Bluetooth. Zobaczycie to w prezentacji. Dzięki tej opcji możemy sobie odpuścić ten właśnie czujnik i połączyć ją poprzez Bluetooth bezpośrednio na przykład z tabletem czy z komputerem posiadającym łączność Bluetooth. Bardzo fajna rzecz, bardzo przydatna, ułatwiająca użytkowanie. Jak sobie ją odwrócimy, zobaczymy poza fajnymi, dużymi ślizgaczami też tutaj kilka rzeczy. Sensor laserowy Dark Field, włącznik, wyłącznik, przycisk do parowania Connect, do parowania z tą bazą, z tym czujniczkiem oraz widzicie tutaj trzy mrugające cyfry. Oznacza to tyle, że ta myszka posiada pamięć, możemy zapamiętać trzy urządzenia, czy na przykład skonfigurować ją sobie, zapamiętać jedynka, powiedzmy komputer stacjonarny, dwójka na przykład tablet na Windowsie, trójka powiedzmy laptop. Więc mamy trzy urządzenia, trzy komputery i jedną myszkę, którą sobie w razie potrzeb po prostu przekładamy z jednego urządzenia do drugiego. Tylko zmieniamy sobie te cyferki i nam działa z tym kolejnym urządzeniem. Bardzo fajna rzecz, bardzo praktyczna. A więc widzieliście już myszkę od spodu, natomiast pora jeszcze przyjrzeć się przyciskom i jakości wykonania. Najpierw może weźmiemy się za materiały, potem przyciski i dopiero ergonomia. Jak widzicie, od spodu wszystko wygląda bardzo ładnie, fajne tworzywo, wysokiej jakości, ładny ten cały panel dolny, bardzo dobrej jakości ślizgacze, które na podkładce sprawdzają się bardzo dobrze. Zobaczcie, pomimo wielkości i wagi myszki,
to porusza się bardzo lekko i precyzyjnie. Jeśli chodzi o jej kształt, ergonomię, myszka była wykonywana na podstawie takich ręcznie rzeźbionych wzorów i dlatego ma też taki naprawdę fantazyjny kształt. Zobaczcie, od przodu wygląda to tak. Mamy bardzo szeroką półkę na kciuk. Od spodu myszka mocno opada na stronę prawą. I z drugiej strony też mamy profilowanie. Jak widzicie, mamy tutaj taki efekt, powiedzmy, pognieczonej kartki. Bardzo fajnie to wygląda. Też sprawia, że kciuk się dobrze przyczepia tutaj. I z drugiej strony widzicie, też mamy takie pofałdowania bardzo fajne. Do korpusu. Matowe tworzywo dobrej jakości, odporne na uszkodzenia, odporne na wycieranie się, natomiast klawisze już bardziej gładkie. Do tego elementy ozdobne w takim kolorze jak ten cały spód myszki, więc jeśli chodzi o design, to myszka po prostu wygląda elegancko, wygląda po prostu ładnie. Jak się nią użytkuje, zobaczycie za chwilę, natomiast teraz przejdźmy sobie do przycisków. Zobaczcie, mamy przyciski lewy i prawy, które bardzo ładnie reagują. Nie są za ciche, to prawda, natomiast reakcja jest świetna. Specjalnie zostawiam rolkę i ten przycisk na za chwilę, ponieważ to jest bardzo ciekawe. Natomiast mamy tutaj po boku jeszcze dodatkowe rzeczy. Mamy dodatkową rolkę, która się przesuwa z fajnym oporem, z takim wyraźnym oporem. Można to bardzo fajnie wyczuć. Możemy tu sobie zaprogramować jakieś funkcje oczywiście. I mamy dwa przyciski, które są tak tutaj troszkę niestety jakby upchnięte. O ile tą rolką jeszcze się dobrze w miarę steruje, to do przycisków trzeba troszeczkę kciuk odgiąć i taki trójkątny kształt sprawia, że nie do końca się je fajnie użytkuje. Mogło to być lepiej rozwiązane, natomiast ja z nich osobiście nie korzystałem za często właśnie przez ich lokalizację, ich kształt i to, że są po prostu takie małe. Trzeba końcówką kciuka tutaj trafić w te przyciski. Oczywiście da się tego używać, ale nie jest to szczyt jakiejś wygody. I moi drodzy, mamy też przycisk tutaj ukryty w tej części na kciuk. Bardzo fajnie to sobie można też wykorzystać. Z drugiej strony już żadnych dodatkowych przycisków. A teraz wracamy do tej rolki, ponieważ jest to rzecz niezwykle ciekawa. Co tutaj mamy? Tu mamy przełącznik. Przełącznik trybu, zobaczcie, tryb swobodny, gdzie rolka się kręci jak szalona. Bardzo fajna rzecz do przewijania jakichś długich dokumentów, długich stron www. I blokada. I teraz rolka przewija się skokowo, jak widzicie. Ale w MX Masterze zastosowano automatyczny system, inteligentny system, który działa po prostu tak, że jak robimy małe ruchy, przewija nam skokowo. Natomiast jeśli przyspieszymy, widzicie? Rolka przechodzi automatycznie w tryb odblokowany. Pokażę Wam to jeszcze raz z bliska. I znów się blokuje. Działa to świetnie, działa to niezawodnie i działa to za każdym razem tak jak trzeba. Oczywiście ten efekt można sobie ustawić, z jakim oporem ma to reagować, przy jakich ruchach itd., itd. w oprogramowaniu. Natomiast rolka jest po prostu genialnym patentem. Moim zdaniem taka rolka powinna być w każdej myszce, ponieważ sprawdza się to świetnie. No i co jeszcze? Myszka jest wysoka, jest wyprofilowana, jak już widzieliście, naprawdę mocno pod gracza praworęcznego. Przeszło oczywiście wiele prób, wiele badań, tak żeby było to wygodne. Powiem Wam, że jakby mojej dłoni, to ta myszka naprawdę jest fajna. Zobaczcie, jeśli chodzi o palce, przez to, że jest taka wysoka, to nie wystają one poza przyciski główne, więc mogę wygodnie nią operować. Do rolki też mam dobry dostęp. Jak już mówiłem, tutaj jest ok. Do tych przycisków bocznych muszę się mocno już odchylić i użytkowanie ich nie jest wygodne, więc tutaj mały minusik dla tych przycisków. No i ten przycisk pod kciukiem, nie używa się go za często, natomiast trzeba zrobić sobie taki ruch. Jak też widzieliście, tutaj mamy wyświetlacz, który nam pokazuje stan naładowania baterii, więc też rzecz przydatna. Więc pod względem komfortu użytkowania, jak dla mnie ta myszka jest wygodna. Na początku trzeba się przyzwyczaić do jej wagi, która jest duża. Jest to naprawdę ciężka myszka. Nie każdy takie myszki lubi, więc trzeba mieć w pamięci te 145 gramów. Nie jest to mało. Takie przeciętne myszki gamingowe ważą około 100-120, więc tu mamy myszkę już sporo cięższą. Trzeba też się przyzwyczaić do jej mocnego profilowania, do jej układu, do jej rozmiaru. I po kilku dniach korzystanie z niej zaczyna już przypominać naprawdę
bardzo fajne przeżycie. I powiem Wam, że im dalej, tym lepiej, ponieważ po kilkunastu dniach nie chciało mi się już do innych myszek wracać. Naprawdę bardzo fajny model pod względem komfortu. Oczywiście to jest tutaj moje zdanie, ponieważ jak ktoś ma na przykład mniejszą dłoń albo dużo większą, to może już ten komfort zupełnie inaczej postrzegać. Natomiast w moim przypadku naprawdę tutaj nie mam na co narzekać. Do precyzji myszki sensor jest bardzo dobry. Myszka jest precyzyjna, potwierdziły to testy i takie programowe, czyli testy syntetyczne oraz też testy w grach. Po prostu da się tą myszką fajnie pograć naprawdę dużo gier. Łącznie z chociażby Counter-Strike'em, z tym, że tam lepiej wypadają myszki po prostu mniejsze, lżejsze i najlepiej nieprofilowane, ponieważ w każdą stronę możemy bardzo szybko przesuwać tymi myszkami, a tutaj przez te profilowania i przez wagę jest to już taka bardziej myszka toporna w obsłudze. Z założenia oczywiście nie jest to myszka dla graczy, bardziej myszka biurowa, do użytku domowego, po prostu myszka komputerowa z najwyższej półki, ale nie myszka dla graczy. Dlatego miejcie to też na uwadze, że da się pograć, ale nie jest to w żadnym wypadku jej cel, jej przeznaczenie. Zobaczcie, w razie naszemu MX Masterowi zabraknie mocy, podłączamy przewód tutaj. Druga część do portu USB i nam się myszka ładuje, a jednocześnie możemy z niej korzystać. Bardzo fajna opcja. I moi drodzy, jeśli mamy chociażby jakiś tablet na Windowsie, tak jak ja tutaj mam tego Larka na Windowsie 8.1, to możemy sobie tutaj w bardzo łatwy sposób tą myszkę poprzez Bluetooth połączyć z tym tabletem, dzięki czemu korzystanie z niego będzie bardziej przyjemne, chociażby z ekranu dotykowego czy tego touchpada. Tak więc, moi drodzy, przechodząc do sedna, Logitech MX Master jest naprawdę zaawansowaną myszą i myszą ciekawą, muszę to przyznać. Przy okazji nie jest też gryzoniem tanim, ale w zamian oferuje naprawdę sporo dobrego, jak widzieliście w opisie tej myszki i w testach jest tego naprawdę dużo. Co do komfortu, co do wygody, co do ergonomii. Oglądałem kiedyś na początku, jak jeszcze nie było zbyt dużo o tej myszce, wiadomo, recenzję zagraniczną tej myszki. I moi drodzy, jeden recenzent marudził tam, że jest nieergonomiczna, że jest bardzo niewygodna dla kciuka, dla ułożenia dłoni. I powiem Wam, że na początku się tym zasugerowałem, ale trzeba stwierdzić, że jest to kwestia indywidualna, ponieważ oczywiście każdy ma inną wielkość dłoni, inne ułożenie dłoni, różnimy się bardzo szczegółami, więc to jest kwestia bardzo indywidualna. Ja w moim przypadku jakiegoś dyskomfortu przy użytkowaniu tej myszki kilka godzin dziennie
nie odczułem po prostu. Więc ja nie mogę potwierdzić teorii tego recenzenta z zagranicy, że ta bryła jest w jakiś sposób niedopracowana, jest niewygodna. Ponieważ dla mnie po prostu jest wygodna. Do czego się mogę przyczepić? To do tych tutaj bocznych przycisków, które są naprawdę malutkie i takie, powiem Wam, że troszeczkę bez sensu. Plus ta boczna rolka może się przydawać, natomiast mi to się osobiście jakoś bardzo nie przydawało. Bardzo fajne są przyciski główne, bardzo fajna jest główna rolka z tym trybem automatycznego przełączania się pomiędzy trybem skokowym a trybem swobodnym. To jest świetna technologia. Myszka ma także bardzo fajny przycisk, który Wam pokazywałem tutaj w tej sekcji, gdzie trzymamy nasz kciuk. No i co? Bardzo dobre ścizgacze, możliwość połączenia przez Bluetooth z urządzeniami. Możemy sparować sobie na przykład to z tabletem, z komputerem stacjonarnym i z laptopem i na trzech urządzeniach ta myszka nam będzie śmigać. Ładowanie przez USB też jest bardzo fajne, nie trzeba myśleć o bateriach, wystarczy podpiąć kabel i dalej można jej używać. No i sama bryła, sam design, według mnie myszka świetna, myszka przyciągająca uwagę. Naprawdę ładnie wyglądająca. No i jeszcze raz, wszystko rozbija się o ostatni aspekt, czyli cenę. 400 zł to nie jest mało za myszkę, natomiast faktycznie mamy tutaj jedną z najbardziej zaawansowanych myszek, z jakimi miałem do czynienia. I spokojnie można jej także poużywać w grach czy na monitorach 4K. Daje sobie radę też z tym aspektem. Można mieć nadzieję, że myszka jeszcze stanieje, bo jest naprawdę fajna. Cena wyjściowa to było 450 zł, w tej chwili jest już 400, a być może za jakiś czas będzie 350 i mniej. Pamiętajcie, że jest to myszka flagowa, więc takie produkty troszeczkę dłużej trzymają cenę. Natomiast dokładne ceny sprawdzicie sobie w poszczególnych sklepach, też w opisie filmu. Tam macie linki do produktów firmy Logitech. Na dzisiaj to by było na tyle. Jeśli recenzja Wam się podobała, to subskrybujcie, polecajcie znajomym. I zapraszam też na mojego Facebooka, tam dużo newsów się pojawia. No i wchodźcie na kanał codziennie, bo codziennie coś nowego. Za chwilę jeszcze plansza końcowa z podsumowaniem testu, a tymczasem dziękuję Wam i pozdrawiam Was, cześć!